W tym filmie powiem Wam, czy cukrzyk może jeść spaghetti, czy psy potrafią wyczuwać wysoki poziom cukru, jakie ja mam średnie cukry i dlaczego chcę pofarbować włosy na niebiesko. To i jeszcze więcej właśnie w tym odcinku. Zapraszam do oglądania. Cześć moi drodzy, z tej strony Maciej, kanał Niesłodzę. Zauważyłem, że dość dawno na moim kanale był ostatni film z serii Q&A, więc niedawno zebrałem trochę pytań od Was na moim Facebooku oraz na Instagramie. No i dzisiaj mam właśnie dla Was film typu Q&A, czyli ja odpowiadam na Wasze pytania. Wybrałem kilka moim zdaniem najciekawszych, więc zróbcie sobie kawę, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i zaczynamy. Pierwsze pytanie, czy planujesz jakieś spotkanie z Twoimi widzami? Szczerze mówiąc, to nie myślałem o takim spotkaniu. Przede wszystkim z tego powodu, że ja mieszkam w Poznaniu i nie mam tak naprawdę tutaj zbyt wielu z Was. Przynajmniej tak pokazują statystyki na YouTubie i na Facebooku, więc dość trudne byłoby zorganizowanie spotkania, na które przyjechałaby jakaś znacząca ilość osób. Mogłoby się po prostu okazać to klapą, wolałbym nie ryzykować, ale muszę w tym miejscu się pochwalić, że naprawdę jest Was tutaj coraz więcej i na YouTube zbliżam się do tej magicznej liczby 50 tysięcy subskrypcji i w związku z tym szykuję jakąś akcję. W sensie teraz, kiedy nagrywam ten film, to zostało mi jakieś 20 albo 30 subskrypcji do 50 tysięcy, więc jest to naprawdę bliski moment i postanowiłem, że z tej okazji, jeżeli będę już miał 50 tysięcy subskrypcji, to zrobię dwie rzeczy. Po pierwsze, przefarbuję się na jeden z trzech kolorów, który mi wybierzecie i już na Facebooku i na Instagramie pisałem, że do wyboru będzie blond, będzie kolor niebieski, czyli kolor najbardziej związany z cukrzycą oraz srebrny, więc ja się przefarbuję na jeden z tych kolorów, który Wy wybierzecie w ankiecie na Facebooku oraz wpłacę jakąś większą kwotę na wybraną przeze mnie fundację związaną oczywiście z cukrzycą. To będzie taki specjal ode mnie w ramach podziękowania za te 50 tysięcy subskrypcji. Więc jeżeli chcecie, macie jakiegoś znajomego, który ma cukrzycę albo po prostu chcecie mu pokazać mój kanał, no to jest idealny moment, żeby wysłać mu link do mojego kanału. Może dzięki temu widzów na moim kanale będzie przybywało jeszcze szybciej, chociaż naprawdę na te liczby nie mam co narzekać. I kolejne pytanie. Przetestowałeś już wiele urządzeń. Które z nich było najlepsze, najbardziej kompletne, po prostu idealne dla Ciebie? Może jeszcze nie trafiłeś na takie urządzenie, może ten ideał to jakaś wypadkowa sprzętu, który testowałeś, a może chciałbyś stworzyć własne i co to wtedy by było? Muszę przyznać, że jest to bardzo ciekawe pytanie, a szczególnie jego ostatnia część, bo tak naprawdę ja zawsze mówię, że nie ma najlepszego sprzętu na rynku. Każdy sprzęt ma jakąś fajną cechę, którą się wyróżnia i która będzie pasowała konkretnej grupie osób. Jednak nie ma tak, że jedno urządzenie będzie pasowało wszystkim, albo że dla jednej osoby urządzenie będzie idealne. Raczej się to nie zdarza, wszystko ma wady. Ja również doceniam sprzęt, którego używam, a było tego całkiem sporo, bo testowałem już dwie pompy insulinowe oraz chyba wszystkie systemy ciągłego monitorowania glikemii na rynku plus Libra z nakładkami, więc mam pewne rozeznanie. Myślę, że mogę się wypowiadać na temat wad i zalet danego sprzętu, ale ja zawsze podkreślam, że nie ma sprzętu idealnego i we wszystkim właściwie znajdowałem do tej pory i wady, i zalety. To może tak przelecę sobie po kolei. Jeżeli chodzi o Libre, to był pierwszy system monitorowania, jaki testowałem. Nie jest to system ciągłego monitorowania glikemii, no i to jest jego właściwie największa wada. Jednak największym plusem Libre jest to, że jest to najlżejszy sensor, jaki jest na rynku. Jest on prawdopodobnie najmniejszy w tej chwili, no i jego aplikacja jest niesamowicie prosta. Wystarczy tylko przyłożyć ten aplikator do skóry, nacisnąć i koniec. Nie musimy się o nic martwić. Rozgrzewka tego sensora trwa tylko godzinę, więc jest to plus. Jeżeli chodzi o Guardiana, bo używałem Guardian Connect, ten system, jeszcze wcześniej takiego do pompy, ale to bardzo krótko i nie mam zdania za bardzo, ale pamiętam, że używałem Guardian Connect. No i co jest fajnego w tym systemie? W zasadzie niewiele. Jego największą wadą jest to, że jeżeli chcemy naładować nadajnik, czyli tą słynną muszelkę, no to musimy go zdjąć, wtedy wszystko się klei, te plastry są fatalne, to jest naprawdę najgorsze, co może być, to są te plastry, które się strasznie kleją. Natomiast co jest w tym fajnego? Mają bardzo fajną aplikację. Naprawdę nie odnotowałem, żeby rozłączył mi się nadajnik z telefonem. Działało to świetnie, wyniki były bardzo dokładne. Dzięki temu, że jest kalibracja, jakby wszystko działało tam ok, no ale te plastry
lustry i sam system, wygląd tego odrzuca mnie całkowicie. To, co było natomiast bardzo fajne w systemie Eversense, to to, że nadajnik, który mieliśmy przyklejony na ręku, nie był przyczepiony do skóry na stałe. Codziennie mogliśmy sobie zdejmować, musieliśmy właściwie to robić, zdejmować plaster, którym był przyczepiony nadajnik do naszej skóry. To było bardzo fajne, można było to w każdej chwili zdjąć, nie mieliśmy niczego na ręku, ponieważ sensor, jak wiecie, jest wszczepiony pod skórę. To było fajne. Poza tym bardzo dobrą zaletą Eversense było to, że ten transmitter, który mieliśmy przyklejony przez plaster na skórę, wibrował, kiedy coś działo się z cukrem. To było naprawdę genialne i tego jeszcze nie ma w żadnym innym systemie. W sensie, że ten transmitter wibruje i oznajmia nam, że coś się dzieje. Kolejny system to oczywiście Dexcom. Aktualnie, jak wiecie, jestem na Dexcomie G6. Co w nim jest fajnego? On jest turbo dokładny. Naprawdę, to jest najdokładniejszy system, na jakim byłem. Ja praktycznie w ogóle już, tak jak mówiłem wam kilka odcinków temu, że praktycznie w ogóle już nie mierzę cukru glukometrem. Zdarza mi się oczywiście, jak coś się dzieje gwałtowniejszego, ale to, w jaki sposób Dexcom potrafi nadążyć za zmianami cukru, nawet jak mi idzie na hipo, czy jak zjem coś z wysokim indeksem i cukier szybko leci w górę, no jest niewiarygodny. Naprawdę, ja czasami myślę, o, patrzę, cukier mi spada. Mówię, no pewnie niżej jest na glukometrze niż na Dexcomie. Sprawdzam i jest prawie w punkt. Naprawdę, no jest tak szybki pod tym kątem, że nie mogę się dalej nadziwić. Więc to jest system, który moim zdaniem wyróżnia się tym, że jest praktycznie bezobsługowy, bo go nie trzeba kalibrować. No i że jest naprawdę bardzo, bardzo dokładny. Więc jeżeli zsumować te wszystkie tutaj zalety tych wszystkich systemów, które wymieniłem, to jeżeli posklejamy to wszystko do kupy i stworzymy jeden osobny sprzęt, to byłby mój ulubiony sprzęt. A tak oczywiście nie ma idealnego. Kolejne pytanie. Czy zwierzęta wyczuwają chorobę, na przykład cukrzycę? Od kiedy żyjemy z cukrzycą, pies nie odpuszcza na krok. Rano pobudka i takie widoki. Ja dostałem zdjęcie właśnie niedawno córki jednego z widzów. Wysłał mi właśnie to, że pies jakby bardzo lgnie do jego córki i czy ma to związek z cukrzycą. No i nie jest to takie głupie, jakby mogło się wydawać. Psy naprawdę potrafią wyczuwać to, że ktoś ma jakieś zaburzenia z cukrem. Chodzi o to, że kiedy mamy hiperglikemię, no to w naszym oddechu wydziela się aceton. W sensie można wyczuć aceton naszym ludzkim nosem, kiedy tego acetonu jest naprawdę dużo, kiedy mamy cukier rzędu 400, 500 i tak dalej. Wtedy coś czuć, jednak pamiętajcie, że pies ma kilkaset razy mocniejszy węch, bardziej czuły węch, ma więcej receptorów węchowych niż człowiek i potrafi ten aceton wykryć naprawdę szybko. I podobno to samo działa również w drugą stronę, kiedy mamy hipoglikemię, lecz tutaj nie wiem dokładnie, jak to działa, jednak wiem, że da się wytresować tak zwanego diap doga, czyli takiego psa opiekuna dla cukrzyków. I kiedyś była nawet w Polsce fundacja, która zajmowała się szkoleniem takich psów, jednak chyba przez brak finansowania to upadło. Kiedyś odezwałem się do tej fundacji, odesłali mnie do Niemiec, więc trochę trop się urwał. I w Polsce chyba coś takiego już nie funkcjonuje. Jednak mam koleżankę, która ma psa i tego psa sama w domu szkoli na właśnie takiego diap doga, który ma wykrywać niskie i wysokie cukry. Pies nazywa się Soczek, z tego co pamiętam, więc ścisły związek z cukrzycą cały czas. Koleżanka oczywiście ma cukrzycę, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to dajcie znać w komentarzach albo w wiadomościach do mnie, czy chcecie, żebym przygotował jakiś osobny film na temat tego diap doga, bo dla mnie to nie jest problem się z tą koleżanką umówić. Jeżeli ona się zgodzi, to możemy taki materiał przygotować. Bardzo fajne doświadczenie, ale napiszcie w komentarzach, bo chcę wiedzieć, czy w ogóle jest zainteresowanie czymś takim. I mamy kolejne pytanie. Jaka jest twoja ulubiona aktywność fizyczna? No cóż, jeżeli spytalibyście mnie przed epidemią koronawirusa, no to bym powiedział zdecydowanie, że po prostu trening na siłowni to jest moja ulubiona aktywność fizyczna, ponieważ jest to trening przeze mnie tak skomponowany, że właściwie mam tam wszystko, czyli robię cardio, najczęściej zaczynam od jakiegoś roweru, potem mam typowy trening siłowy na kilka partii mięśni, niektóre treningi na wszystkie partie mięśni, więc jest to taki trening bardzo ogólnorozwojowy, po którym jestem mocno odprężony, cukry potrafię trzymać w ryzach, zwiększam dzięki temu też moją wrażliwość na insulinę. No jednak w tej chwili nie mogę tego uprawiać, ponieważ siłownie są raczej takim miejscem, którego teraz chcę unikać, mimo tego, że
została zdjęta większość obostrzeń. Po prostu unikam, ponieważ boję się, że może być to miejsce, w którym łatwo się czymś zarazić, więc póki jeszcze trwa epidemia, to wolę unikać takich miejsc. Więc w tym momencie moją ulubioną aktywnością fizyczną jest prawdopodobnie albo rower, albo koszykówka. W sensie też nie zrozumcie z tą koszykówką mnie źle, ja nie chodzę grać w kosza w sensie w jakimś zespole, czy po prostu tam jeden na jeden. Idę sobie do kosza porzucać, trochę pobiegać z piłką. To jest bardzo fajny sport, w nim musimy się pochylać, podnosić ręce do góry. Cały czas jesteśmy aktywni, naprawdę szybko można się zmęczyć, tym bardziej jeżeli skaczemy, a ja staram się dużo skakać na boisku, więc to jest naprawdę fajny sport. I jeżeli chodzi o cukier podczas takiej aktywności, to naprawdę potrafi mi mocno zlecieć, więc ja dość dużo jem przed treningami na boisku do koszykówki. Nawet tak 30-40 gramów węglowodanów, bez oczywiście podawania insuliny, często z wyłączoną pompą albo z ograniczoną bazą. No i też taki trening, co jest bardzo dla mnie ważne, zwiększa mi wrażliwość na insulinę nawet na następne 24 godziny, więc muszę przyjmować wtedy mniej insuliny, co jest oczywiście plusem, to jest pożądane. No i właściwie podobne działanie ma w moim przypadku jazda na rowerze. Jeżeli mam jakąś taką godzinną przejażdżkę, nie jakąś taką morderczą, po prostu godzinną przejażdżkę, to też ta insulinowrażliwość mi wzrasta, biorę mniej insuliny na następny posiłek, lepiej się czuję, bo no umówmy się, o to chodzi, żeby się lepiej czuć po aktywności fizycznej, a nie żeby nas wszystko bolało i tak dalej. Więc to są dwie aktywności, które aktualnie najczęściej uprawiam. Jaką masz średnią cukrów? No i tutaj niestety muszę sięgnąć po telefon, żeby Wam powiedzieć dokładnie, jaką mam średnią. Ja się tego nie wstydzę. Są momenty lepsze i gorsze, więc powiem Wam konkretnie na liczbach, jak to wygląda. Uruchamiam teraz na swoim iPhone'ie aplikację Dexcom Clarity, która ściąga statystyki, dane jakby z mojej aplikacji Dexcom G5, G6, bo to kumuluje jakby wszystkie te dane. No i jak to wygląda? No z ostatnich dwóch dni mam średnią glikemię 141 mg, średnie odchylenie 28, więc może ta średnia nie jest jakaś super niska, mogłaby być ciut niższa, jednak odchylenie no, jest godne podziwu. Pamiętajcie, że musi być mniej więcej poniżej 50 mg na decylitr przy średniej 140 mg. 92% w zakresie. Porobię Wam też screeny od razu, żebyście mieli też to na ekranie. Z ostatnich 7 dni natomiast mam średnią glikemię 149, 42 odchylenie standardowe i 78% w zakresie, więc no średni miałem ten tydzień ostatnio, ale dość dużo sportu, więc jakby muszę chyba trzymać troszeczkę niższy cukier, kiedy jestem bardziej aktywny. Ale z 90 dni na przykład mam średnią 145, odchylenie standardowe 45, więc całkiem spore jak na mnie. W zakresie byłem 79%, no i przewidywana hemoglobina glikowana to 6,7%. Czy to dobrze, czy źle? No mam lepsze okresy, mam gorsze okresy. Czasami ze średnią mi się uda zejść tak do 125, 128 czasami. To są dobre wyniki, uważam, że jestem dość dobrze wyrównany, stabilny na pewno. Ja mam bardzo mało hipoglikemii, mało też jakichś takich cięższych, nie wiem, koło 300 cukru, więc tylko chyba jak mam awarię w kłucia, to mam tak koło 300, czasami mi się zdarza, więc czy jestem dobrze wyrównany? Uważam, że tak, ale no to wiadomo, że sprawa indywidualna i każdy ma do tego inne podejście. Ja spełniam jakby swoje własne wymagania. Podzielcie się też swoimi statystykami, żeby nie było, że tylko ja tutaj się dzielę, obnażam się ze swoimi statystykami, tymi danymi wrażliwymi. Dajcie znać, jakie Wy macie średnie na glukometrach albo na systemach CGM. Ciekaw jestem. No dobra, to kolejny łyk kawy i lecimy z kolejnym pytaniem. A pytanie brzmi, czy diabetyk może jeść spaghetti? To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ spaghetti jest moją ulubioną potrawą. W sensie trochę głupio mówić spaghetti, że to jest potrawa, no bo tak naprawdę spaghetti to jest makaron, ale w Polsce się przyjęło, że spaghetti to jest również potrawa, więc możemy mieć tam na przykład spaghetti bolońskie, carbonara i tak dalej. Trochę jest to bez sensu, rozróżnienie, ale okej, przyjmijmy, że tak jest, jesteśmy w Polsce. No i czy diabetyk może jeść spaghetti? Oczywiście, że może. Jeżeli ma cukrzycę typu pierwszego, tak jak ja i jeszcze na przykład, jeszcze lepiej jakby miał pompę insulinową, no to obliczenie sobie odpowiedniej ilości insuliny, odpowiedniej ilości przede wszystkim wymienników węglowodanowych i białkowo-tłuszczowych na spaghetti nie jest zbyt problematyczne. Więc możemy zjeść, możemy ogarnąć po tym glikemię i tak dalej. Od kiedy mam pompę? Częściej jem spaghetti, bo lubię zjeść takie klasyczne spaghetti, czyli dość tłusto, dość dużo sera, dużo mięsa, raczej staram się wtedy jeść mięso wołowe, które jest no, tłuste. I
jest to dość, byłoby to trudne, gdybym nie miał pompy i był na penach. Kiedy byłem na penach, to po prostu po kilku godzinach od jedzenia dostrzykiwałem sobie dodatkową dawkę insuliny, żeby ten cukier przez tłuszcz i białko nie rósł mi tak mocno. Na pompie załatwia się to bolusem przedłużonym albo bolusem złożonym, więc tutaj nie ma problemu. Natomiast jeżeli ktoś ma cukrzycę typu drugiego, na przykład nie jest leczony jeszcze insuliną, to trochę może być to problematyczne. Rozwiązanie jest takie, żeby starać się to spaghetti, jeżeli bardzo je chcemy zjeść, no to żeby je odchudzić. Więc wybierzmy sobie na pewno chudsze mięso, nie rozgotujmy absolutnie makaronu, wybierzmy makaron pełnoziarnisty, ugotujmy go al dente i co najważniejsze, zjedzmy mniejszą porcję niż chcielibyśmy. Pamiętajcie, że to kalorie i wielkość posiłku będzie decydowała o tym, jak mocno glikemia może nam wzrosnąć, więc jeżeli to postaramy się ograniczyć, no to cukier nie powinien być jakiś bardzo wysoki. Jeżeli chcecie, to po takim posiłku możecie zaplanować sobie jakąś aktywność fizyczną. Może to być bieganie, może to być rower, może to być jakiś dłuższy spacer. Dzięki temu, jak wiecie, pomożecie trochę organizmowi, żeby to wszystko się strawiło i żeby glikemia nie rosła za mocno. Po prostu musicie zwiększyć wrażliwość swoją na insulinę i w ten sposób możecie uniknąć tego, że cukier będzie niekorzystny. Jednak, jak wiecie, spaghetti w żadnej postaci nie jest daniem dietetycznym, więc nie możemy go mieć na stałe w swojej diecie. Nie jesteśmy Włochami, nie musimy tego robić, więc starajcie się trzymać tych zasad, które Wam powiedziałem. No i cukier nie powinien być po takim spaghetti za wysoki. A, i jeszcze bardzo ważna rzecz. Myślę, że jest dość oczywista, ale dla niektórych może niekoniecznie. Jeżeli robicie jakiekolwiek spaghetti, to za wszelką cenę unikajcie kupowania gotowców, czyli na przykład takiego sosu spaghetti w słoiku. Tam jest naprawdę często dodany cukier i to jest bardzo złe, to ma wysoki indeks glikemiczny. Naprawdę łatwiej zrobić to po prostu z pomidorów, na przykład, nie wiem, z passaty, czy tam z pomidorów w puszce i do tego reszta składników. Wtedy mamy nad tym wszystkim kontrolę, nie dodajemy jakichś niepotrzebnych składników i takie spaghetti na pewno będzie lepsze dla naszego cukru i ogólnie dla naszego zdrowia niż taki gotowiec, na przykład ze słoika czy z jakiejś puszki. Naprawdę nie polecam takich rzeczy jeść. I mamy kolejne pytanie, czy da się utrzymać dobre cukry bez stałej ich kontroli, wyłącznie na podstawie samopoczucia? Początkowo pomyślałem sobie, że nie ma zbyt dużego sensu, żeby wrzucać to pytanie do tego filmu, no bo odpowiedź jest prosta, no że nie, samokontrola jest bardzo ważna. Trzeba ten poziom cukru mierzyć regularnie, zapisywać go sobie, ewentualnie korzystać z jakiejś aplikacji do glukometru, żeby te cukry same się zapisywały, no bo na podstawie poziomów cukru jesteśmy w stanie podejmować jakiekolwiek decyzje i wiedzieć, co tak naprawdę dzieje się z naszym zdrowiem. A jeżeli już ktoś korzysta z insuliny, jeżeli ktoś ma na stałe insulinoterapię, no to nie wyobrażam sobie podawać leku na oko, nie wiedząc, jaki ma się poziom cukru. To jest naprawdę złe postępowanie, jest to turbo niebezpieczne, możemy przez to wylądować w szpitalu, więc odradzam. To grozi zarówno hiperglikemią, bardzo ciężką, jak i hipoglikemią, więc tego absolutnie nie róbcie. Mierzcie cukier, od tego mamy glukometry, od tego mamy refundacje różnego sprzętu. Tu mówię i o paskach do glukometru i o systemach monitorowania glikemii. Jednak, co chciałem Wam ciekawego powiedzieć. Rozmawiałem kiedyś z jedną profesor diabetologii, która pracuje w szpitalu, również w przychodni i powiedziała mi, że kiedyś miała takiego pacjenta, który stwierdził, że on nie będzie mierzył poziomu cukru glukometrem, bo on zawsze wie, jaki ma poziom cukru. No i ta lekarz powiedziała, tak jak ja przed chwilą, że to no nie, że nie wyczuwamy tego aż tak bardzo, że w insulinoterapii wymaga się dokładności, precyzji. Musimy wiedzieć, jaki mamy cukier, żeby odpowiednio sobie dawkować insulinę. No i ten pacjent szedł w zaparte, że on naprawdę wie, jaki ma cukier. Pani profesor postanowiła go sprawdzić i faktycznie facet wiedział w punkt. No, mylił się dokładnie o kilka oczek, jeżeli chodzi o ten cukier. I faktycznie to był fenomen. Facet tak idealnie czuł te cukry, że nawet ta profesor w to nie wierzyła. Jednak nie wiem, jak to się dokładnie skończyło. Myślę, że dalej jakby nakazała mu korzystać z glukometru, ale facet był naprawdę fenomenalny, jeżeli chodzi o to, jak bardzo wyczuwał swoją glikemię. Ja nie byłbym w stanie, ja mam czasami tak, że myślę, Boże, chyba mam hipo, chyba się naprawdę źle czuję,
myślę, że mi cukier spadł, bo mi się ręce trzęsą, jakoś tak dziwnie widzę. Mierzę cukier tam, nie wiem, na przykład 150, nie? Ja nie mam takiego czucia, więc ja naprawdę potrzebuję glukometru, potrzebuję systemu monitorowania glikemii, bo bez tego naprawdę mógłbym mylić się w dawkach insuliny. Moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Jeszcze nie wiem, jak długi mi wyszedł ten odcinek. Jeżeli dotrwaliście do końca, to napiszcie jak zawsze w komentarzu dobrych cukrów. Wtedy będę wiedział, że dotarliście tutaj do końca. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Pomóżcie mi uzbierać kolejne 50 tysięcy subskrypcji, no bo strzelam, że jak oglądacie ten film, to już te 50 tysięcy jest. Więc ja jestem aktualnie w trakcie umawiania wizyty u fryzjera, a na Facebooku pamiętajcie, że będę Was pytał o to, na jaki z trzech kolorów się pofarbować. Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, trzymajcie się ciepło, dobrych cukrów, cześć!